szlachetne rody. W Weronie, gdzie się rozgrywa ta sztuka. Co dla ciebie jest najważniejsze w scenografii teatralnej w dzisiejszych czasach? Jaką ona pełni funkcję? Czy to jest funkcja służebna wobec tekstu? Czy to jest może twoja ekspresja, twoja wizja? Idziesz w poprzek? Oczywiście, no, czasami trzeba to zrobić zgodnie jakby z tekstem, a jest to wtedy dość oczywiste i no, czasami bywa nudne. Fajnie się z tym tekstem konfrontować i jakby przepuszczać go w trochę inne rejony, to znaczy jakby budować to wszystko na zasadzie kontrastu. Mam wrażenie, że wówczas pojawiają się takie najciekawsze rzeczy w inscenizacji. Zawsze staram się znaleźć jakiś najprostszy znak, czyli trochę tak jak plakatowo myśląc, żeby dojść do takiej esencji, do takiego prostego znaku, który mam wrażenie zawsze działa, bo ten znak łatwo jest napulchnić, go rozbudować, czy znowu na zasadzie kontrastu wprowadzić ich kostium lub nie na zasadzie kontrastu, no jakby tysiące możliwości, ale zasadę chyba albo taką potrzebę mam, żeby jednak próbować to mocno zdefiniować w jak najprostszy sposób. Jak z tymi kostiumami, bo nie ukrywam, że też wczoraj miałem okazję porozmawiać z niektórymi aktorkami, które powiedziały: założyłam kostium i ja po prostu to poczułam. No jak już aktorka ci tak mówi, to już sam rozumiesz, co to znaczy. No to jaki był pomysł na to? Pomysł był taki, żeby próbować zachować jakiś taki fashion look, żeby jednak tą grupę społeczną zaznaczyć, czyli jest tam trochę ekstrawagancji, ale też takiej klasycznej bardzo. Tam nie ma jakichś takich dziwnych, futurystycznych fasonów i krojów. No, cała jazda pewnie skupia się na wzorach i deseniach tego, to znaczy, że te motywy się też pojawiają w kostiumach jednej frakcji, ale druga też jest rozwibrowana w taki może bardziej geometryczny trochę sposób. Więc ten miks, który się tutaj potencjalnie pojawi w tej dość monochromatycznej przestrzeni, to też powinien dużo wnieść. Znaczy, powinno tu się wszystko znowu nam trochę, powinno powariować, krótko mówiąc. Romeo i Julia, Teatr Kapitol, już wkrótce. Zapraszamy oczywiście.